Spora przewaga, ponad 5 punktów nad Robertem Johanssonem. Oby tylko na chwilę. Schmidt liderem, bo Kamil Stoch już sunie w dół rozbiegu. Wczoraj drugi skok lepszy od pierwszego. Kamil Stoch. I teraz ponad 120. Były kłopoty. Gdzieś jedna z nart odjechała. Niespokojne lądowanie. To się musi odbić niestety na wysokości not. 121,5 metra, a więc o pół metra bliżej niż w pierwszej kolejce. 17, 17,5 punktu od jednego z sędziów. Ale nie zmienia to faktu, że Kamil Stoch dziś o czołowe lokaty nie będzie walczył. Był 14 po pierwszej kolejce, w tej chwili jest na 8. miejscu, pozostało jeszcze 13 zawodników.